Cześć moi kierowcy. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest Dniu Walentego. W związku z tym postanowiłem zrobić mojej przyszłej żonie prezent w postaci takiej oto deski. Nie no, oczywiście żartuję, to jest deska na razie surowa. Przekształcimy ją w takie oto coś. Tutaj pokazuję na mojej lewej stronie, a waszej prawej. Zainspirowałem się zdjęciem z internetu. Postanowiłem, że dosyć fajny prezent na walentynki dla swojej luby. Może i was zainspiruje do tego, żeby stworzyć coś podobnego. No nic, nie pozostaje nam nic innego jak zabrać się do pracy. Będziemy potrzebować grubościówkę i zarazem heblareczkę, wiertarkę stołową, frezarkę, gdzie zrobimy wpust pod smartfona bądź tableta, kto tam będzie uważał za słuszne. Sfazujemy, pomalujemy i niespodzianka będzie gotowa. Zapraszam na materiał. Bardzo dostałem jakby negatywne komentarze w związku z moim bezpieczeństwem. Prosili, żeby nie używać rękawiczek do prac przy heblarce. No zamierzam teraz tak zrobić, bo faktycznie może mają rację, nie wiem. Bezpieczeństwo oczywiście jest najważniejsze. Może wciągnąć rękę razem z rękawiczką, co by było bardzo nieprzyjemne, ponieważ nie mógłbym już kręcić filmów. Albo bym kręcił, tylko że jakieś inne. Ale wolałbym te. Zbierzemy na razie jedną powierzchnię, żeby sobie wyrównać. A jak będziemy chcieli, to sobie też drugą możemy. Chociaż to jest na razie nam do niczego nie będzie potrzebne. Bierzmy się do pracy. Szkoda gadać. Sprawa wygląda tak, że prawdopodobnie na pile nie będę chyba rozcinał tego po długości, bo wydaje się, sprawdzę, ma 15,4 i na końcu ma 15,5. To jest naprawdę znikomy wynik, a boki mam już gotowe, jak i z jednej strony, tak i z drugiej. Pozostaje nam teraz tylko na heblareczce z góry zebrać jedną warstwę, no i później już na grubościóweczce. No dobra, zobaczmy najpierw, co jest gdzie, która strona jaka, ale wydaje się, że to pójdzie tu. Do dzieła! No dobra, słuchajcie, w jakiś sensie wynik na razie jest zadowalający. Nie jest to idealne, ale będziemy jeszcze później to szlifować. Teraz pasowałoby zrobić drugą stronę. No i dobra, mamy to, z dwóch stron jest przeheblowane i na grubościówce przejechane. Gdzieniegdzie są takie elementy, które no, chwilowo pozostaną, postaramy się później papierem ściernym przejechać. I co, pozostaje nam nic innego, tylko uciąć teraz boki na wymiar i brać się za resztę rzeczy. Heblarko, grubościówka już nam nie będzie potrzebna. Możemy ją odłączyć i odstawić na bok. Trzeba zrobić otwór do świeczki, ale napotkałem na pierwszy problem, ponieważ mam 35 Fit35 otwór, to jest do robienia otworów pod zawiasy puszkowe.
tak zwane, i zobaczymy, co się da z tego zrobić. Ewentualnie będę próbował to jakoś niefortunnie powiększyć. Sprawdzimy. Na razie zamontujemy frez. Zrobimy próbę na jakimś elemencie, tak zwanym odpadzie. Próbujemy zrobić jakąś próbę. Między innymi też odcięty kawałek, który tutaj jest. Wykorzystamy go pod to. No to próba numer jeden. No i oczywiście tak jak myślałem, no 35 a 40 raczej ciężko, żeby dało się tutaj to jakoś zamontować. Spróbujemy to powiększyć. No nie, no super profesjonalnie to nie jest. To pasuje, tak? Troszeczkę to rozbiłem. No nie wygląda to zachęcająco. Ale nie mam innego pomysłu, jak to zrobić. No i chyba tak będzie, nie będę tutaj kombinował. Myślę, że... Mam nadzieję, że żona się nie obrazi. Podtrasujmy sobie to. Według moich wyliczeń, które sobie zrobiłem, co ustaliłem sobie... Właśnie, jeszcze zanim zrobię otwór, to może ustalę, która stanę ładniejsza. Wygląda chyba, że ta. Ta. No nie, ta jest taka trochę wyszarpana. Ta najbardziej wychodzi najładniej. Więc tu ustawiamy sobie 5 cm. Z drugiej strony tak samo. Na 5. No i co, wyśrodkujmy sobie to. Tutaj mam 15 i tam akurat 3 dziesiąte. Tu jest 15. No i też tak wyszło 3 dziesiąte. Elegancko. To dajmy na to, że 15, połowa 7,5, 7,5, daje 15, idealnie nie będzie, zróbmy na 7,5, dobrze. I z tej strony tak samo, 7,5. Jaki znacznik. Mamy to. Przejdźmy jeszcze raz po to na wiertarkę. A zanim jeszcze to zrobię, chciałem zobaczyć, na jaką głębokość mogę to dać. Dobrze było, gdyby to się licowało, więc wychodzi na to, że patrząc z tej perspektywy, całe to urządzenie musi się tu schować. Zrobię jeszcze raz próbę. Wieszczać. No i co? Zainstalowanie tego. No, wychodzi na to, że jeszcze trochę można by, ale to niewymagane, bo później łatwiej to może będzie wyjąć. Dobra, to by było to. Jedziemy z oryginałem. Słuchajcie, pora na zrobienie, tak nie wiem, tak zwanej wręgi, pustu w miejscu na środku, na telefon, smartfona bądź inny sprzęt, typu tableta, smartbleta, czy kto tam co tam uważa. Próbujemy do tego użyć frezarki. Ciach, tak to będzie wyglądało. Do tego przymocujemy sobie tą deseczkę. Oczywiście trzeba by to jeszcze odmierzyć.
10:48. Myślę, będzie, wydaje mi się, że to już jest wystarczająco. No i pięknie. Zostawiamy. Siostro, zostawiamy to. Tą wręgę. Pięknie. Potrzebuję jeszcze zrobić wyjście na kieliszek. Pomyślałem, że może użyję tego oto narzędzia. Powinno być dobrze, ale nie będę się tutaj kombinował nad tym, tylko zrobię to bezpośrednio na oryginale. Będzie mi łatwiej. Musimy sobie tylko odmierzyć. No i tak, tak to mniej więcej wygląda. Można powiedzieć, że deska prawie jest skończona. Zostaje jeszcze tylko ją doszlifować odpowiednio. Metoda szlifowania jest dowolna. W sensie, jakim narzędziem kto tam uważa. Ja bym proponował zacząć jakiegoś grubego papieru, na przykład. Może być to 60, 80. Kończywszy chyba myślę na 240. Możemy to zrobić dosłownie ręcznie. Tak, możemy sobie na jakiejś padce to zrobić. A jeżeli ktoś ma sprzęt do szlifowania, jak najbardziej, może też jakąś malutką szlifiereczką. Ja sobie zaraz znajdę jakieś urządzenie elektryczne, które to zrobi szybciutko. I bierzemy się za lakierowanie i myślę, że cały projekt już będzie gotowy. Szkoda gadać, biorę się do pracy. Deskę mamy prawie ze skończoną. Pozostaje nam nic innego jak posprzątać tutaj trochę. Przedmuchać to, co tutaj jest z tego kurzu. Bierzemy się za malowanie. No i myślę, że to już będzie na tyle. Efekt końcowy zobaczycie w łazie. Do tego celu postanowiłem użyć Sadolin Impregnat Classic powłokotwórczy. Pełna ochrona przed czynnikami atmosferycznymi. Jest to ogólnie na zewnątrz. Karmnik malowałem tym samym. Nie ma tego na filmiku karmniku, ale później już pomalowałem takim oto impregnat. Więc tak samo uważam, że zrobię tutaj. Pomalujemy ładnie. Będzie okej. Okay.